Wiele jest cudów w kraju nad Wisłą, najcudowniejszym między krajami, ale największym, większym niż wszystko jest jedna baba z jajami. Jaja podobno miała od dziecka i to największe w całej rodzinie. I nie żeby jakieś małe jajeczka, lecz jajca wielkie jak dynie. Więc pijmy za nią do dna, nie grozi nam już zagłada, bo jaja w Polsce ma przynajmniej jedna baba. Posłali babę raz do lekarza, do jajologa z dobrym papierem. Rzekł, jeśli pani to nie przeszkadza, to zrobi pani karierę. Dziś chodzą do niej grupy turystów, w środy przyjmuje piesze pielgrzymki. Uczy jak jaja przerabiać z biustu baby i małe dziewczynki. Więc pijmy za nią do dna, nie grozi nam już zagłada, bo jaja w Polsce ma przynajmniej jedna baba. Przeprowadzono wreszcie pomiary i potwierdziły liczne obawy, że jaja baby mają rozmiary największe w centrum Warszawy. Chodzą więc do niej ludzie z gazety, radio i prasa podziwia cała, bo ten jest w Polsce autorytetem, kto ma największe jaja. Więc pijmy za nią do dna, nie grozi nam już zagłada, bo jaja w Polsce ma przynajmniej jedna baba. Strach blady pada na polityków, że przez tą babę z posad wylecą, bo posłów bez jaj mamy bez liku, jaj zaś szukać ze świecą. Boi się premier, że go wygryzie ze stanowiska baba jajowa. Najbardziej boi się pan prezydent, bo nie ma czym konkurować. Więc pijmy za nią do dna, nie grozi nam już zagłada, bo jaja w Polsce ma przynajmniej jedna baba. Zdradzę w sekrecie, tak między nami, szczegóły małe wieści radosnej, że ma pozować baba z jajami do rzeźby Matki Boskiej. Więc pijmy za nią do dna, nie grozi nam już zagłada, bo jaja w Polsce ma przynajmniej jedna baba. Więc pijmy za nią do dna, nie grozi nam już zagłada, bo jaja w Polsce ma przynajmniej jedna baba.